Zebrany w sprawie materiał pozwolił postawić 26-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie. Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali już kolejną osobę na terenie Kołobrzegu, która posiada znaczną ilość narkotyków. Tutaj mamy na myśli i marihuanę, i środki odurzające, takie jak amfetamina czy mefedron. Policjanci walczący właśnie z przestępczością narkotykową wytypowali osobę, mieszkańca Kołobrzegu. Udali się do jego miejsca zamieszkania. Tam po przeszukaniu ujawnili faktycznie blisko 140 gram łącznie narkotyków, czyli amfetamina, marihuanę, poporcjowane. Narkotyki zostały zabezpieczone, przebadane przez technika kryminalistyki. Kołobrzeska prokuratura postanowiła wobec mężczyzny zastosować jedynie środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Policjanci wytypowali tą osobę, ona wcześniej miała, jeżeli chodzi o notowania za narkotyki, żadnych przestępstw, nie była za to karana, w związku z czym tutaj można było zastosować wobec tego mężczyzny dozór. To już kolejny w ostatnich kilku miesiącach zatrzymany młody mieszkaniec Kołobrzegu podejrzewany o handel narkotykami.